Witam serdecznie, Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 10 do 16 kwietnia. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę. Tam są zdjęcia wraz z opisami. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, żeby Was chronił jak osobisty amulet. 10-16 kwietnia, Trygon Powietrza, zodiakalne bliźnięta. Kochani, powiem tak, do przeszłości odchodzi czwórka mieczy. Jeżeli chorowaliście, jeżeli były jakiekolwiek problemy właśnie z jakąś niemocą, nie mogliście się ruszyć z domu, tak, coś Was połamało, byliście na L4, to przychodzi rekonwalescencja, tak jakby po prostu odżywacie, zaczynacie się lepiej czuć. Ja mam wrażenie, że w środku gdzieś odczuwacie konflikt wewnętrzny, coś Was jeszcze trapi, coś Was tam męczy, może być jakieś ognisko zapalne, bo to mi się od razu rzuciło w oczy, natomiast tak jakby nie martwcie się, bo mam wrażenie, że tutaj wszystko zmierza w dobrym kierunku. Natomiast pokazują mi się mocno dolegliwości nerek, jakieś nałogi, ale to też są nałogi seksualne, więc kochani, tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, bo mamy na uczuciach kartę świata. No niektórzy z Was mogą, nie wiem, flirtować przez internet, na Tinderze. Uważajcie na tego typu randki, no może ktoś po prostu lubi, ale pokazują mi się choroby weneryczne, więc no właśnie rzadko mówię o tym zdrowiu, tak żeby jakoś to czytanie rozszerzać. Zawsze gdzieś tam wspomnę 2-3 zdania, ale tutaj to się mocno zarysowało, więc po prostu o tym musiałam od razu powiedzieć, tak? To dla osób, które gdzieś tam szukają partnera albo bawią się w ten sposób, no żeby na to zwrócić uwagę, kochani. I tutaj teraz tak, dla osób samotnych, które szukają prawdziwej bratniej duszy, osoby do stałego związku, macie kartę sądu. Tu może pojawić się relacja przeznaczeniowa. Wasza bratnia dusza, osoba faktycznie do stałej relacji, poznana przez internet. Także dobrze się rozglądajcie, dobrze starajcie się po prostu tutaj prowadzić komunikację z ludźmi, żeby wyczuć, kto to jest. Pokazuje mi się ktoś bardzo fajny na poziomie, na stanowisku, król monet. Król monet, jak wiecie, jest to osoba, która chce stabilizacji. Nie chce jakiegoś fiubździu, tak? Nie chce czegoś no, takiego na chwilę. Tylko to jest osoba, która powoli, powoli, małymi kroczkami, ale szuka stabilizacji. Kogoś, przy kim mogłaby mieć bezpieczną przystań. Więc możecie trafić na osobę, która naprawdę jest konkretna i do stałego związku. Ktoś solidny, ale to będzie ktoś przeznaczeniowy. Bo jeżeli teraz zaczniecie, kochani, tutaj faktycznie z kimś rozmawiać, poszukiwać, otworzycie się na relacje, to taka osoba się pojawi w Waszym życiu. Kwestia tego, czy Wy się na to otworzycie. Bo jeżeli tarot pokazuje możliwości, to nie znaczy, że ta osoba nagle przyjdzie, zapuka do drzwi, czy spadnie Wam z nieba. Tylko trzeba po prostu ruszyć cztery literki i coś zrobić, tak? Nie czekać, aż się samo zrobi. Natomiast widzę osobę z przeznaczenia. Osoby w związkach, tutaj widzę wejście na nowy poziom relacji. Mogą być zaręczyny, mogą być rozmowy o ślubie, o wspólnym zamieszkaniu. I tak jakby o tym, żeby budować wspólną przyszłość. Macie przy sobie bardzo fajną osobę, która Wam będzie sprzyjała w tym czasie. W pracy w ogóle satysfakcja, zadowolenie. No, tu jest, powiem szczerze, taka radość. Spełnienie w pracy, ktoś Was doceni. Karta pokazuje dobrobyt, dostatek, zadowolenie, że ktoś po prostu widzi Wasz potencjał. Może Was tutaj wspomóc, tak? Wesprzeć. Może Wam bardzo mocno pomóc. Także macie pozytywne energie. Wyjdź poza swoją strefę komfortu.
Także tak to, kochani, wygląda. Natomiast, no mówię, tutaj uczuciowo, jeżeli ktoś szuka tylko romansu, to uważajcie, kochani, bo te choroby weneryczne się pokazały bardzo mocno. A jeżeli ktoś szuka stabilizacji, to jest ogromna szansa na to, że w tym tygodniu na tę osobę traficie właśnie przez internet. Wszystkiego dobrego, bliźnięta. Zapraszam do czytań prywatnych. Wagi. Teraz mamy pełnię w wadze. Waga się waha. Ale zobaczmy, co Wam przyniesie tydzień po pełni. No kochane wagi, powiem tak, u Was będą dosyć trudne emocje. Może nie dojść do jakiegoś wyjazdu, może nie dojść do przeprowadzki, może mieliście coś w planach, żeby z czymś ruszyć, ale ktoś Was może zawieść. Tu jest rozczarowanie, jakiś zawód, być może miłosny, bo macie dwójkę mieczy. Będziecie mocno zblokowani. Tak jakby przez jakąś osobę nie możecie ruszyć z miejsca. Ktoś Was mocno blokuje. Ktoś Wam nie pozwala ruszyć z miejsca. No tu mam taką informację, tak? Wy jesteście ogólnie przeciążeni obowiązkami za rodzinę, za finanse, za cały Wasz związek. Mam też wrażenie, że Wy tkwicie w jakimś toksycznym związku. Ale macie nadzieję, że z tego wyjdziecie, że uda Wam się z tego wybrnąć i wejść w coś lepszego. Wy wierzycie w to, że coś lepszego Was czeka. Tu Wam może sprzyjać wodnik. Natomiast mam wrażenie, że ktoś tutaj nie zachował się w porządku w stosunku do Was. Jeżeli jesteście w stałych relacjach, czy relacjach partnerskich, no to niestety widzę, że partner nie do końca jest szczery. Tak jakby nie mówię Wam o wszystkim. Coś jest w ukryciu. Wy się czujecie mocno zblokowani. Część z Was w ogóle może mieć wybór pomiędzy dwiema osobami i tak jakby też, no to Was blokuje przed pójściem do przodu, bo nie wiecie, kogo wybrać. Nie wiecie, w co zainwestować, tak? Co będzie dla Was lepsze. I tu jest dużo rozkminek, dużo rozterek. Takiego, nie wiem, kochani, Wy po prostu czujecie się w ogóle jakby przez kogoś zdominowani. Jesteście w jakiejś relacji, ale tak jakby, no... To jest taka samotność w związku, tak? Niby jesteśmy razem, ale czujemy się samotni, opuszczeni, ktoś nas nie docenia, nie zauważa. Mogą być rozterki mocne w tym tygodniu. Brak takiej równowagi. W pracy wieża. No tu się może wszystko zdarzyć. Tu jest jakieś mocne tąpnięcie. Może być nagła strata pracy. Ktoś Wam złoży wypowiedzenie. Możecie to Wy nagle po prostu rzucić wypowiedzeniem. Tak, nara, ja już nie chcę tu pracować, ja się tu nie spełniam. Nagle Was olśni i chcecie czegoś innego. Nagle zauważycie światełko w tunelu i jakąś lepszą opcję, żeby się po prostu rozwijać, bo nie czujecie się po prostu docenieni, nie czujecie, że ta praca jest perspektywiczna, że przynosi Wam zadowolenie, tak jakby, no to już się wypaliło. Czas pójść do przodu. Coś Was tutaj wypchnie. Coś Wam każe ruszyć z miejsca. I zdrowotnie widzę choroby serca. Zwróćcie uwagę, kochani, na krew i wykonajcie jej badania, bo o tym ta karta mówi, tak? Także tutaj, drogie wagi, tak to wygląda na ten tydzień. Karta wyroczni dla Was. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. Także, no teraz 6 mamy pełnię w wadze. No kochani, jeżeli tutaj tkwicie w takich faktycznie trudnych energiach, to zapraszam na rytuały podczas pełni. Oczyszczamy energię, przyciągamy miłość i finanse. Wszystkiego dobrego. I wodniki. No wodniki, tutaj Wam los sprzyja. Naprawdę macie piękne karty, chyba najładniejsze z całego trygonu powietrza. Koło fortuny w pracy, także fortuna kołem się toczy. Dookoła macie 6 monet, króla monet, 9 kielichów. Kochani, tu jest jak byk awans, podwyżka, wyższe wynagrodzenie. No naprawdę, tak jakby finansowo poczujecie, że w końcu dostajecie skrzydeł. Ktoś Was doceni, ktoś Was może przeniesie na wyższe stanowisko. Jeśli macie firmę, będą klienci, będzie się działo, będzie ruch w biznesie. Przepiękne energie. Możecie nawet kupić, nie wiem, kupon totolotka, zdrabkę. Macie dużą szansę na otrzymanie pieniędzy. Macie też dużą szansę na otrzymanie jakiegoś spadku. Coś z rodziny. Jeśli macie sprawy sądowe, wygracie. Tu macie bardzo pozytywny tydzień. Kochani, łapcie wiatr w żagle. Łapcie szczęście. Ten tydzień Wam przyniesie dużo radości, spełnienia i satysfakcji. Nawet w uczuciach macie asa monet. To jest szansa na stabilny związek.
Ja przy Was mocno widzę byka, pannę i koziorożca oraz rybę. Także może z tymi znakami macie do czynienia. Także tutaj, kochani, no ja widzę tego typu energię. Szczęście Wam sprzyja i w finansach, i w uczuciach. Tutaj zdrowotnie, kochani, problemy skórne, dermatologia, wszystko, co wiąże się właśnie z dermatologią, tak? Jakieś alergie wziewne, jakaś wysypka na ciele, możecie mieć uczulenie na laktozę, na cokolwiek, tak? Więc starajcie się unikać takich pokarmów, które Was uczulają. Co Was może zasmucić? Karta sądu. Brak jakiegoś pojednania, pogodzenia, może macie jakiś konflikt z kimś, nie rozmawiacie, jest milczenie i tak jakby w tym tygodniu jeszcze tego pogodzenia nie będzie, tak? Nie będzie tego kontaktu. To Was może trochę zasmucić. Możecie poczuć, że chcecie się rozwijać w kierunku duchowym, ale coś Was blokuje. Tutaj warto właśnie oczyścić energię, oczyścić wszystkie czakry w sobie, żeby ruszyć do przodu. Natomiast wodniki, powiem tak, jest duża szansa na poznanie kogoś wartościowego do stałego związku. To może być osoba poznana przy pracy. Tu jest dużo zadowolenia, tak jakby niektórzy z Was mogą, jeżeli dłużej się spotykacie, dostać pierścionek zaręczynowy. Niektórzy z Was mogą tutaj porozmawiać o małżeństwie, o tym, żeby razem zamieszkać, stworzyć rodzinę, kupić jakąś nieruchomość, tak? Bardzo takie pozytywne karty, pokazujące stabilizację uczuciową. Także mówię, i uczucia, i finanse pięknie. Moje drogie, kochane wodniki. Karta wyroczni, spójrz z szerszej perspektywy. Takie przesłanie dla Was. Ja Was zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni szóstego. Oczyszczamy energię, przyciągamy finanse, miłość, obfitość. I kochani, zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, cudownego tygodnia. Do usłyszenia.